Magnificencjo, magnificencje, znakomita laureatko, szanowni państwo. Przypadł mi w udziale zaszczyt zaprezentowania postaci pani Olgi Tokarczuk. Jest to nieco karkołomne zadanie, podobnie jak opowiadanie o tym, dlaczego woda jest mokra lub dlaczego lód jest zimny, ponieważ będę mówił o rzeczach oczywistych i wszystkim świetnie znanych, ale z proceduralnego obowiązku należy się wywiązywać. Pani Olga Tokarczuk urodziła się 29 stycznia 1962 roku w Sulechowie, a wychowała w Klenicy, a następnie w Kietrzu. Wspominając dorastanie w Klenicy, przyszła noblistka zauważyła, iż pierwsze jej tożsamości ukształtowały się właśnie tam, w okolicy rozlewisk nieuregulowanej w tym miejscu starej Odry. Fascynacja tożsamościami lokalnymi i regionalnością pozostała na następne lata cechą charakterystyczną jej twórczości. Po maturze zdecydowała się wyjechać na studia do Warszawy. No dobrze. Tytuł magistra uzyskała w roku 1987 na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Obok psychoanalitycznych koncepcji Zygmunta Freuda znaczący wpływ na jej późniejszą myśl i twórczość wywarły prace Karla Gustawa Junga. W ramach wolontariatu zajmowała się wtedy osobami cierpiącymi z powodu problemów psychicznych. Dalsze życie literackie oraz ścieżki pani Olgi Tokarczuk ściśle łączą się z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem. Po studiach przeniosła się do Wałbrzycha. Pracowała wtedy jako psychoterapeutka w zakładzie psychiatrycznym, była też nauczycielką, sprzedawczynią, dziennikarką oraz zajmowała się szkoleniami dla nauczycieli. W wałbrzyskich szkołach prowadziła seminaria humanistyczne. Jednocześnie zaczęła publikować swe utwory literackie. W roku 1993 ukazała się pierwsza jej powieść Podróż ludzi księgi, której fabuła opowiada o nieudanej wyprawie po tajemniczą tytułową księgę. Dwa lata później ukazała się powieść EE, w której tytułowa bohaterka Elna Elcner wykazuje zdolności parapsychologiczne i stanowi medium między tym, co materialne czy też cielesne, a sferą duchową. Szybko staje się jednak obiektem badań klinicznych, a jej duchowe przeżycia zostają uprzedmiotowione. Książka nawiązuje do tematyki pracy doktorskiej Karla Gustawa Junga o psychologii i patologii tzw. zjawisk tajemnych. Warto też podkreślić, że drugim ważnym bohaterem książki jest sam wczesno dwudziestowieczny Wrocław. Kolejna powieść pani Olgi Tokarczuk pod tytułem Prawie inne czasy ukazała się w 1996 i została doskonale przyjęta przez krytykę i czytelników, nominowana do nagrody Nike, nagrodzona paszportem polityki. W tym samym czasie pani Olga Tokarczuk przebywała na swym pierwszym stypendium zagranicznym w Stanach Zjednoczonych, a niedługo później w Normandii, gdzie miała okazję poznać literatów z różnych części świata, co okazało się ważnym doświadczeniem. Zygmunt coś by o tym powiedział. W 1998 roku nakładem wałbrzyskiego wydawnictwa Ruta ukazała się kolejna jej powieść Dom dzienny, dom nocny. Stosunkowo szybko powieść została wydana we Francji, Holandii oraz Niemczech. Została również nominowana do literackiej nagrody Nike. Ta jedna z najwybitniejszych powieści przyszłej noblistki czerpie z lokalnych podań, przekazów czy osobistych snów i wizji, wplatając tę osobistą narrację w wielonarodową kulturę dolnośląskiego Pogórza Sudeckiego, z którym autorka jest osobiście związana. Następną opublikowaną przez panią Tokarczuk pracą była Anna In w grobowcach świata, inspirowana mitologią sumeryjską i akadyjskimi tabliczkami klinowymi powieść metafizyczna. Niezwykłą urodę powieści doceniło liczne grono młodych czytelników, ale też za walory edukacyjne i popularyzatorskie, religioznawcy oraz badacze kultury i literatury. W roku 2018 na jej podstawie powstała opera zatytułowana Achat Ili, siostra bogów, do której muzykę skomponował Aleksander Nowak, a libretto napisała Olga Tokarczuk. W 2007 roku pani Olga Tokarczuk wydała powieść Bieguni, być może najbardziej nagradzaną jej książkę, za którą zdobyła literacką nagrodę Nike za rok 2008, a w wersji angielskiej otrzymała najbardziej prestiżową nagrodę za międzynarodową literaturę tłumaczoną na język angielski, to jest międzynarodową nagrodę Bookera.
Kolejną opublikowaną przez pisarkę pozycją był osadzony w realiach ziemi, była osadzona w realiach ziemi płockiej powieść Prowadź swój pług przez kości umarłych. Swoisty manifest solidarności ze zwierzętami, najsłabszymi, najokrutniej traktowanym ogniwem łańcucha władzy. W roku 2017 miała miejsce premiera filmu Pokot w reżyserii Agnieszki Holland, którego scenariusz został stworzony na podstawie tejże powieści. Film wyróżniony na Berlinale Nagrodą Srebrnego Niedźwiedzia. Kolejnym ważnym wydarzeniem było wydanie w roku 2014 monumentalnego pod względem wielkości rozmachu literacko-historycznej wyobraźni Księgi Jakubowej. Pisarka opowiadała historię życia żydowskiego awanturnika i heretyka Jakuba Lejbowicza Franka oraz dzieje jego wyznawców, a na tej kanwie kreśli on nieśmielająco szeroką panoramę życia i mentalności XVIII-wiecznego świata Żydów, chrześcijan, schizmatyków, heretyków i innych. Dzieło zachwyca rozmachem kwerend źródłowych, dbałością o szczegół obyczajowy, formę graficzną, ale najbardziej monumentalnym rozmachem w portretowaniu przemijającego świata i liminalnych postaci między starym i nowym. Dzieło przyniosło pani Oldze Tokarczuk kolejną nagrodę Nike, a wkrótce kolejne nagrody, w tym najważniejszy laur za pracę pisarską, to jest Literacką Nagrodę Nobla, którą w grudniu 2019 roku w stolicy Szwecji pani Olga Tokarczuk otrzymała z rąk króla Karola XVI Gustawa. Jak podkreślano w uzasadnieniu wyboru, to fascynujące, jak Tokarczuk pozwala czytelnikom zajrzeć w umysł postaci, by stworzyć portret swojego bohatera, który przedstawiony jest z perspektywy innych postaci. Był to człowiek o wielu twarzach, mistyk, buntownik, ale też manipulator. Powieść Tokarczuk przedstawia nie tylko tajemnicze życie Jakuba Franka, ale daje też bogatą panoramę niemal zapomnianego rozdziału historii Europy. Najsłynniejsze zdanie uzasadnienia werdyktu noblowskiego mówi o nagrodzie za wyobraźnię narracyjną, która z encyklopedyczną pasją pokazuje przekraczanie granic jako formę życia. Członkowie Szwedzkiej Akademii Nauk podkreślali też, że proza Olgi Tokarczuk nie traktuje rzeczywistości jako czegoś raz na zawsze ustalonego. Konstruuje swoje powieści na linii napięcia pomiędzy naturalnymi opozycjami. Naturą i kulturą, rozumem i szaleństwem, męskością i kobiecością, wspólnotą i alienacją. Monumentalne księgi Jakubowe doczekały się tłumaczeń na 10 języków, a przekłady wszędzie spotykają się z entuzjastycznym przyjęciem. Najnowsza powieść, od dzisiaj to już nieaktualne, Olgi Tokarczuk to zbiór esejów Czuły narrator. W jednym z tekstów autorka zauważa tam, że sposponowaliśmy wiedzę ogólną i zatraciliśmy gdzieś zmysł całościowej percepcji. Na naszych oczach odchodzą ostatni erudyci, tacy jak choćby Stanisław Lem czy Maria Jannion, zdolni uchwycić powinowactwa wiedzy z dziedzin na pozór od siebie odległych, wielcy ekscentrycy, którzy potrafili wystawić głowę poza sferę uzgodnionego porządku. Dodaję też, kiedyś przynajmniej próbowaliśmy ująć świat w całości, budując jego goniczne i ontologiczne wizje, zadając pytania o jego sens. Lecz gdzieś po drodze zostaliśmy sproletaryzowani w podobny sposób, w jaki kapitalistyczna fabryka sproletaryzowała rzemieślników, którzy potrafili jeszcze wytworzyć cały produkt, zmieniając ich w robotników wykonujących tylko jego określoną część składową, nieświadomych całości. Ponoblowska refleksja pani Olgi Tokarczuk koncentruje się na kryzysie współczesności, rozpadzie porządków, przekraczaniu i zanikaniu granic, postępującym literalizmie oraz na nasilających się trudnościach w komunikowaniu i rozumieniu kultur. W sumie książki pani Olgi Tokarczuk przetłumaczono na 45 języków, wydało je 114 wydawnictw. Jej teksty były drukowane w blisko 200 antologiach i czasopismach literackich. Przełożyło je 166 tłumaczy. Noblowska może pochwalić się 388 wydaniami zagranicznymi, w tym 275 wydaniami papierowymi, e-bookami, alfabetem Braille'a, dużym drukiem, audiobookami. Te dane dotyczą roku ubiegłego, gdy pierwotnie była planowana uroczystość, która odbywa się dziś. Mam więc wrażenie, że podawane przeze mnie liczby należałoby zwiększyć zapewne o współczynnik obecnej inflacji w Polsce. To tak mniej więcej. Z tym, że inflacja nas martwi, a popularność pani Olgi Tokarczuk nas po prostu cieszy.
Jedną z, pani Olga Tokarczuk jest więc jedną z najwybitniejszych żyjących pisarek, zapewne najbardziej dziś znaną wrocławianką i dolnoślązaczką. Literacka dolnośląskość pani Olgi Tokarczuk idzie też w parze z jej osobistym zaangażowaniem w kulturalne i społeczne życie miasta i regionu. Wyrazem tego jest m.in. wsparcie działania Wrocławskiego Domu Literatury, Festiwal Góry Literatury, utworzona w marcu 2020 roku Fundacja Olgi Tokarczuk, której statutowym celem jest m.in. promocja i wspieranie wszechstronnego rozwoju Polski, w szczególności Wrocławia i Dolnego Śląska, a także powołanie w ubiegłym roku Akademickiego Centrum Badawczego Excentrum na naszej uczelni. Od dziś pani Olga Tokarczuk jest również doktorem honoris causa naszego uniwersytetu, a w zasadzie będzie za moment, gdy zostanie wygłoszony tekst w języku łacińskim.